We wstępie do naszej relacji powiedziałem widzom, że takiego rekordu jeszcze nasza sesja Rady Miejskiej nie pobiła. W ciągu tygodnia trzy sesje, dwie nadzwyczajne i jutrzejsza uroczysta też de facto nadzwyczajna. Panie Przewodniczący, czym to jest spowodowane? Tak naprawdę w ciągu ośmiu dni trzy sesje, tak. Te dwie, która odbyła się dzisiaj i ta, która odbyła się tydzień temu, były wynikiem troski Rady Miejskiej o finanse naszej gminy. Tydzień temu, jak pamiętamy wszyscy, na wniosek Grupy Radnych była sesja nadzwyczajna po to, ażeby rozszerzyć plan pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze o kontrolę realizacji uchwały budżetowej z 26 stycznia tego roku, a ta uchwała budżetowa to po prostu uchwała budżet 2009. Dzisiaj po pracach komisji rewizyjnej na wniosek również grupy radnych odbyła się sesja po to, a żeby uchwałą zobligować burmistrza do podpisania umowy z kancelarią ubiegłych rewidentów po to, ażeby ta kancelaria w trybie pilnym pomogła Komisji Rewizyjnej Zorientować się, na jakim etapie i w jaki sposób jest realizowana uchwała budżetowa na rok 2009. Po to były właśnie te dwie sesje nadzwyczajne. Pan powiedział grupa radnych. Czy my i widzowie możemy wiedzieć konkretnie, jacy to radni? Oczywiście, że tak. Trzeba było spojrzeć w dokumentację. Przepis mówi w ten sposób, że sesje nadzwyczajną może zwołać burmistrz na wniosek burmistrza lub ponad jednej po, grupa radnych ponad jedna czwarta składu, czyli tak naprawdę jeżeli to będzie grupa, która będzie liczyła od sześciu radnych wzwyż to ta grupa ma możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej z uwzględnieniem i z konkretnym podaniem przewodniczącemu jakiej tematyki ma sesja dotyczyć i tak też to było y, teraz. Także, jeżeli chodzi o nazwiska, i tak dalej, no, trzeba było spojrzeć w dokumentację, ale tak naprawdę to, tak jak widać było na sesji tydzień temu, gdzie cała 17, bo tylu radnych było na sesji, cała 17 jednogłośnie zagłosowała za tym, ażeby rozszerzyć. Plan pracy Komisji Rewizyjnej o tą kontrolę. Dzisiaj również, jak pamiętam, na 15 radnych za uchwałą o podpisanie umowy z kancelarią obiegu rewidentów przez burmistrza głosowało 13 radnych, dwóch się wstrzymało. Także cała Rada, jak widać, jest zaniepokojona sytuacją. Jaka jest w tej chwili w, w urzędzie? Mówię o sytuacji finansowej. Mamy już y, prawie połowę listopada. Stoimy przed y, momentem, kiedy nam się zaproponuje budżet na 2010 rok, a tak naprawdę Rada do tej pory nie otrzymała informacji. Pełnej na temat sytuacji finansowej, która jest dzisiaj, w tym momencie, w tym urzędzie. Także przypomnę w uchwale budżetowej, chociażby, żeby nie zadłużać, nie ale podać jakiś przykład, jeden chociażby. W tej uchwale budżetowej yy, mamy obligacje na, po zmianie już, na 8 milionów 150, na 8 150 000, a 9 września na sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek burmistrza Rada wyraziła zgodę na emisję obligacji na kwotę 7 milionów złotych. Jak wynika chociażby z tego, co powiedziałem, 850 minus 7 to jest 1 milion 150. 000. Na tyle jeszcze Rada według uchwały budżetowej może się zgodzić. A jak wszyscy pamiętają, przypomnę na ostatnich sesjach. Pan burmistrz proponuje nam obligacje nie na 1.150.000 150, tylko na 3,8 mln. To jest o miliony mln więcej, aniżeli w uchwale budżetowej. I do tej pory nie wyjaśniono nam, dlaczego taka różnica. I między innymi, chociażby z tego powodu, Rada stwierdziła, że Komisja Rewizyjna razem z pomocą biegłych rewidentów, razem z pomocą Regionalnej Izby Obrachunkowej, razem z pomocą osób, które społecznie wyraziły zgodę na pomoc Komisji Rewizyjnej w pracach chciałaby jak najszybciej zorientować się tak naprawdę, jaki jest stan naszych finansów publicznych w Gminie Myślibusz. Niestety też jest to przykre, ale stwierdzę fakt taki, że na dzień dzisiejszy e, prośba, która została skierowana przez przewodniczącą komisji rewizyjnej do pana burmistrza o przedstawienie, i tam jest wykaz pewnych dokumentów, pewnych analiz, które chciałaby komisja otrzymać, no niestety, ale Taki, taki wniosek złożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej 6 listopada w poprzedni wtorek. Skierowany wniosek, jak wspomniałem, do pana burmistrza Leszka Widowskiego w odpowiedzi otrzymał informację, że podpisano przez pana wiceburmistrza Jabłońskiego, że dokumentację tą Komisja Rewizyjna otrzyma, ale nie wcześniej jak 23 listopada, ponieważ w tej chwili księgowo zajęta jest pracą nad, nad budżetem 2010. Boimy się, że to może być za późno, ponieważ sesja kolejna już ta stała sesja, która jest zawsze na koniec miesiąca każdego w poniedziałek ostatni, teraz przypada na dzień 30 listopada, i intencją Rady było to, żeby. Na koniec miesiąca listopada, na tej sesji 30 listopada był przedstawiony protokół Komisji Rewizyjnej z Kontroli, i żeby Rada wiedziała tak naprawdę, jaki jest wynik tej kontroli. To pomogłoby nam, jako radnym, w tym, żebyśmy mogli podejść bardzo poważnie do tych wszystkich uchwał około budżetowych, mówię o budżecie 2009, po to, żeby. Po prostu mówiąc tak normalnie językiem kolokwialnym, zamknął nam się prawidłowo budżet tego roczny. Uważam, że ta y, kontrola, którą komisja rewizyjna y, teraz y, chce przeprowadzić i no, oczekuje w tej chwili, jak wspomniałem na te dokumenty, bo bez tych dokumentów nie ma możliwości, żeby cokolwiek zrobić. Mam nadzieję, że ta kontrola pomoże i Radzie, jak również i burmistrzowi. W odpowiedzi na pytanie, jaki tak naprawdę jest stan finansów publicznych, jaki jest moment realizacji budżetu 2009 roku, wtedy będzie nam łatwiej wszystkim podejmować decyzje. Radni rzeczywiście zareagowali bardzo szybko i te obrady były bardzo krótkie, konkretne, rzeczowe, merytoryczne, to prawda. Tutaj przewodniczący przed chwilą sprowadził mnie na ziemię, bo ja naiwny dziennikarz, myślałem, że o takich rzeczach można mówić przy ognisku czy podczas pikniku, oczywiście, że nie. Wobec tego reasumując naszą rozmowę, no miejmy nadzieję, że w wyniku tej kontroli okaże się, że z finansami naszej gminy jest wszystko w porządku. Możemy mieć taką nadzieję? Tak i taką nadzieję mam, ponieważ zawsze patrzę optymistycznie na przyszłość i uważam, że będzie wszystko dobrze, ale żeby mieć tą pewność, musimy tą kropkę nad I poprzez kontrolę Komisji Rewizyjnej zrobić. I postawić. Wobec tego stawiamy kropkę nad I i w wyniku tej kropki okazało się, że tutaj ca cała nasza gmina finansowo e, nie ma jej nic do zarzucenia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.